Witam Was serdecznie w programie Przy Piwie Wirtualnej Polski. Ja nazywam się Damian Aleksander, a moim gościem jest dzisiaj Rafał Królikowski. Witam, cześć. Witam Cię serdecznie. Cześć. I tylko taki mały toast, taki zwyczajowy. Ja mimo, że tym, a... Dobrze. Nie lubisz piwa? Nie lubię piwa, wiesz, ale jestem samochodem, więc może ten uważać. Aha, okej. Okay. Ale... Czy nie stronimy od piwa? No tak, ale wolę wino, czy... Albo mocniejsze trunki jakieś. Rafał, bardzo szybko wskoczyłeś na głębokie wody, zadebiutowałeś w Wajdy. Myślałem, że to od razu Cię wybije gdzieś dalej, okazało się, że przystanęło to w jakiś sposób. Myślałeś, że od razu, jako młody student kończący szkołę aktorską, złapałeś Boga za nogi? Tak, niektórzy mi mówili, że złapałem Boga za nogi, że Pana Boga za nogi, ale nie, ja wiedziałem, że to... Jakby to, że to wszystko, także ten świat mediów, świat filmu, świat sztuki jest światem ulotnym i że to wszystko może się skończyć. Miałem brata, jak wiesz, starszego, który skończył szkołę aktorską, także wiedziałem mniej więcej, jak wygląda ten świat. Z powodu brata trafiłeś do szkoły aktorskiej? Trochę tak, on nie namawiał mnie do tego wyboru, ale tak trochę mu zazdrościłem tych jego powieści, właśnie film, teatr, gdzieś tam właśnie fajni ludzie, fajna literatura, coś ambitnego. To był taki czas jeszcze, wiesz, kiedy ja zacząłem, to już lata temu, ja już jestem starym człowiekiem, bo ja... No lata 90. Lata 90, 92, kiedy skończyłem szkołę teatralną. Tak, 93 debiut, tak? Tak. Znaczy w 92 kręciliśmy film, potem 93 Pierścionek, to premiera Pierścionka w 93, ale realizacja to był 92 rok chyba, a już nie wiem, może... Długo się wtedy kręciło filmy. Dłużej no tak, niż teraz. Dwa miesiące, pamiętam chyba 53 dni zdjęciowe, co teraz jest nie do pomyślenia w ogóle, że w takiej ilości można kręcić film. Ale mówię o tym dlatego, że jakby przystąpiłem do tego zawodu, ale to wtedy były takie czasy, że mało kto był zainteresowany kulturą, sztuką, teatrem, filmem. Wszyscy byli zajęci, pochłonięci tymi zmianami, które się w Polsce w tym momencie działy. Przejścia z tego socjalizmu na kapitalizm. To był ten czas, kiedy rodziła się nasza gospodarka kapitalistyczna. I to był trudny moment dla kultury. Teraz jak patrzymy i obserwuję wiesz, ten rynek, kiedy mamy tyle telewizji, stacji telewizyjnych, tyle kanałów, bo każda z telewizji takich, tych wielkich ma kilka kanałów, są filmy, jest od groma roboty, jest od groma pracy. Wtedy nie było tak wesoło, taką enklawą i takim miejscem, gdzie można było się ukryć, był teatr i, no i tam było takie święte miejsce i wiesz, tam można było jakoś przetrwać te trudne czasy. No właśnie, dzięki teatrowi masz naprawdę spore grono fanów i bardzo wiele na forach wypowiadają się Twoi fani. Mm-hmm. Bardziej doceniają Twoje role teatralne niż filmowe. Czy to kwestia tego, że reżyserzy nie potrafią Ci zaproponować czegoś na Twoją miarę? A co na przykład z Hazbijewiczem, z wyprawą Podróżą na Wschód? Co z Pożegnania z Marią? To nie były jakieś tematy, które gdzieś były bliskie twoim umiejętnościom, czy temu, jakbyś chciał, jakim byś chciał być aktorem? No to były tematy takie, dlatego wziąłem jakby udział w tych filmach. Do tego mnie, do tych projektów mnie przekonali, chociaż tam u Hazbijewicza Podróżna Wschód, tam miałem niewielką rolę. Główną rolę grała Kasia Skrzyneska i Smoktunowski, wielki aktor rosyjski. Ale takich filmów było mało. Znaczy, to wtedy właśnie wszyscy się borykali z... producenci borykali się z organizowaniem pieniędzy, z organizowaniem produkcji. No w tej chwili takim łatwo jest zebrać pieniądze na komedie romantyczne, na filmy, które mają przyciągnąć dużą widownię, szeroką widownię, taką widownię, która
nie chcę się męczyć w kinie i nie chcę główkować, tylko chcę odpocząć. Stąd twoje przyjmowanie ról komediowych? Czy czujesz, że po prostu jesteś wewnętrznie również aktorem, który myślę, świetnie się sprawdza w tym? Ja myślę, że aktor powinien grać w różnych formach, w różnych stylistykach, z różnymi reżyserami, po to, żeby zdobywać warsztat, żeby... No to są kolejne doświadczenia. Jak już chodzisz w tej samej wodzie wiele lat, to ci się nudzi. Chcesz po prostu zmienić miejsce. Jeżeli chodzisz w dramacie, to już czy w tragediach, to po długim czasie masz tego dosyć. Kiedy chodzisz, że tak powiem, grasz w komedii, też po długim czasie myślisz sobie, że warto by spróbować w czymś zupełnie innym. Po to wybierałem ten zawód, żeby przeżyć kolorowo moje życie i żeby nie było monotonne. Przeżywasz? Jak na razie tak mi się udaje. Teraz nowy projekt? Teraz tak, teraz jestem... Fabuła? Niewielka rola w filmie Kochaj i tańcz. To jest produkcja TVN-owska. I to jest postać takiego przyjaciela narzeczonego głównej bohaterki. Niewielka rola epizodyczna, ale mam nadzieję, że jakoś się wyraźnie zaznaczy. Myślisz, że to taki polski step up? No nadzieję. Z tego co widziałem, co robią tancerze na próbach, bo udało mi się kiedyś tam wejść na próbę. Ja nie tańczę w tym filmie, ale z tego co widziałem, to rzeczywiście dech zapiera. Robią niesamowite rzeczy po programie Kochaj Tańcz i po Tańcu z Gwiazdami. Rzeczywiście publiczność chce oglądać i jakby się już nauczyła oglądać takie rzeczy. Tutaj powstała fajna historia, też ten proces tworzenia scenariusza dość długo trwał. Reżyseruje amerykański reżyser Bruce Paramore, fantastyczny człowiek. To jego debiut. To jest podobno jego debiut reżyserski, ale... Wcześniej wideoklipy, reklamy. Reklamy, wideoklipy i on jest wykładowcą w kilku uczelniach w Europie Zachodniej, gdzieś nie pamiętam dokładnie gdzie, ale takie gdzieś tam informacje. Ale człowiek wulkan z tego, co kojarzę. Taki dobry, fajnej energii. To nie jest jakiś histeryk, to nie jest jakiś despota. To jest facet, który raczej chce zarazić właśnie taką dobrą energią i takim pozytywnym myśleniem. Otwarty na propozycje, otwarty na ludzi, także no, nie chcę za dużo mówić, żeby nie zapleszyć. Ja tam rzeczywiście tam gram niewielką rolkę. Główny pierwszy plan to Mateusz Damiński i Zamiko i tancerze. To jest główna, mam nadzieję, siła. Ja tam jestem jednym z takich elementów istotnym, ale główny plan to rzeczywiście oni. Kryjesz swoją prywatność przed mediami? Ukrywasz swoje życie prywatne? Na tyle, na ile mi się udaje. Znaczy nie obnoszę i nie odsłaniam swojej był prywatności. Jakiś incydent, który ci nie podobał ci się, że ktoś wszedł z butami do twojej sprawy? Był taki moment, kiedy wiele lat temu, kiedy taka gazeta już nie istniejąca, chyba to się nazywało Halo. Zrobiła nam zdjęcie, żona wzięła taką, wymyśliła jakąś kreację, która miała jakiś tam odcięty, nie wiem, dół, nie coś, że tutaj była, że tak, to był pas wysoko pod piersiami, takie coś. Gdzieś tam była nachylona, stwarzało to taką wrażenie, że ujęcie w tym zdjęciu stwarzało wrażenie, że jest w ciąży. Było podpisane, że Rafał Kulikowski spodziewa się dziecka, jego żona Dorota Mirska i tak dalej. I to była taka niemiła sytuacja, nieprzyjemna, że nasi rodzice, którzy są jakby mieszkają poza Warszawą, w mojej zdyńskiej woli. Nie. Moi są z zdyńskiej woli, moje żony mieszkali wtedy w Katowicach, już w tej chwili nie żyją. Obydwoje. Dowiedzieli się z gazety o takiej sytuacji. Tak im się zrobiło tak przykro, zadzwonili z takim telefonem, że dlaczego my dowiadujemy się z gazety, a nie osobiście, to już nie szanujecie rodziny, czy to jest taka sprawa, myślę, że nie tyle jakby konserwatywnych rodziców, tylko sprawa dobrych obyczajów, że rzeczywiście o takich sprawach powinna się rodzina dowiadywać od bliskich, a nie... Nikt ci romansu nie przyczepia, żadna gazeta. Romansów cię nie... wciskali. Nie, jakieś tam, wiesz, to takie związane raczej z takim biciem piany wokół danych projektów. Jeżeli tam gdzieś tam grałem z jakąś partnerką, to
Sugerowano. Coś sugerowano, tak, żeby trochę podkręcić. Żeby podkręcić jakby zainteresowanie publiczności. Marzy ci się jakaś rola z bratem? Jakiś film, jakiś projekt z bratem? Jeżeli będzie coś ciekawego, to czemu nie? Ale przyznam się, że chyba że praca z rodziną byłaby ciężką, bo kiedy mamy partnera, z którego tak nie znamy, więc na wiele takim partnerowi możemy pozwalać. Natomiast w rodzinie może to by się skończyło jakąś może nie awanturą, ale myślę, że do rodziny mamy mniej cierpliwości. Ale dlaczego nie? No, gdzieś tam razem już wystąpiliśmy, nie mieliśmy nigdy takich wspólnych scen, ale w kilku filmach pojawiliśmy się w tym samym czasie na ekranie, bo i w Ciele, i gdzieś tam jeszcze nie pamiętam tych. A teatr? Najbliższa premiera? A teatr nie, na razie nie. Na razie czekam na jakieś propozycje teatralne. Jesteś na etacie, czy jesteś wolnym strzelcem? Po 15 latach w ubiegłym roku zwolniłem się z teatru. Byłem 15 lat w teatrze takim właśnie etatowym. Miałem ciepłą posadkę etatowca. No, ciepłą o tyle, że miałem tam te 2000 zł miesięcznie. I ograniczenia, bo do tego się pod koniec tej mojej kariery teatralnej w powszechnym jakby sprowadzało, że musiałem być stale do dyspozycji teatru, a ciekawe propozycje, które dostawałem właśnie z zewnątrz, musiałem weryfikować czy błagać. Zawsze to się wiązało z jakimiś podaniami, jakimiś prośbami, jakimiś podchodami, nerwami, czy mnie zwolni, czy mnie nie zwolni. Teraz masz jasną sytuację. A pewno jasną sytuację, wiesz, przyszedł taki moment, że tam zaczęło się coś w tym teatrze, wiesz, kotłować niedobrego, zaczęły te osoby na tych stołkach decyzyjnych, taki na ośrodkach decyzyjnych walczyć o swoją pozycję, a przyszły nowe czasy, zamiast otworzyć się i zacząć prężnie działać, jakoś nie umieli tego zrobić w ten sposób, jak ja bym oczekiwał. No i stwierdziłem, że to jest chyba moment, żeby się pożegnać. Gdzie teraz można Ciebie zobaczyć? W jakim spektaklu obecnie? Cały czas grałem w tych przedstawieniach, które grałem w Teatrze Powszechnym, czyli w Miarce za Miarkę Szekspira, w Grubej Świni, Nila Labita, Czego nie widać, Michaela Freina, czasami w Gwałtu, co się dzieje, Aleksandra Fredry, bo tam gram na zmianę z kolegą. Bo zrezygnowałem z tej roli ze względów właśnie trochę czasowych, terminowych, żeby się nie wiązać z teatrem. Także parę razy w miesiącu mnie można zobaczyć w powszechnym. No, mam nadzieję, że coś jeszcze przyjdzie może z jakiegoś innego teatru, jakaś propozycja ciekawa. Jestem otwarty, czekam na jakieś propozycje, ale ciekawe propozycje rzeczywiście, bo jakieś tam przychodzą, ale nie zawsze mnie satysfakcjonujące. Życzę Ci w takim razie satysfakcjonujących propozycji, nie tylko teatralnych, ale filmowych. Dziękuję Ci. Dzięki. Trzymaj się, powodzenia.